Ciasteczka, jajeczka z brzoskwinią, serem i budyniem. Pycha! Witajcie! Dzisiaj będę robiła ciasteczka, jajeczka. Pyszne ciasteczka, jajeczka z serem i z budyniem. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i wypróbujecie go w swoich domach. Na święta i nie tylko. A więc, aby nie przedłużać, chociaż zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, lajkowania, zaczynamy. Do miski wsypuję 300 g mąki pszennej i dużą łyżeczkę proszku do pieczenia. Do mąki i proszku dodajemy jeden cukier waniliowy. I 70 g cukru zwykłego. Wymieszajmy to. Do tego dodajemy jedno jajko. Dziewięćdziesiąt mililitrów oleju. Tutaj mam odlane 560 ml mleka i z tego odlanego mleka wezmę teraz 5 łyżek. Resztę mleka zostawiamy. Z tego zrobimy masę budyniową. A teraz ciasto musimy zagnieść. A, o najważniejszym składniku zapomniałam. Do ciasta dodajemy również 150 g sera białego. Ja mam ser w kostce. Poduszę go widelcem i dołożę do ciasta. A teraz wystarczy tylko ciasto zagnieść. Ciasto podzieliłam na 8 takich kuleczek. Następnie z każdego kawałka ciasta, ja delikatnie jeszcze je wkładam na mąkę i formujemy takie owalne ciastko. Musimy tak formować, aby tutaj do środka mogliśmy potem włożyć brzoskwinie z budyniem. I takie ciasteczko przekładamy na blaszkę. I tak robimy z pozostałym ciastem. Następnie przelewamy do garnuszka mleko, które nam zostało z tych 560 ml.
zostawmy sobie odrobinę. Tutaj wsypiemy jeden budyń śmietankowy lub waniliowy. A do mleka wsypujemy 30 g cukru. Wstawiamy na palnik i gotujemy budyń. Budyń już ugotowany. I teraz będziemy do każdego naszego ciasteczka, do środka, wkładać właśnie nasz budyń. Tak się prezentują nasze ciasteczka. A teraz nawiasz do każdego włożę brzoskwinkę. To znaczy się połówkę z brzoskwinki. Może to też być morela. Ciasteczka już przygotowane i takie ciasteczka wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 15 minut. Jak widzicie, nasze ciasteczka pięknie wyrosły. Są jeszcze co prawda gorące. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania tego przepisu, bo ciastka są naprawdę bardzo dobre. No i pięknie będą się prezentować na świątecznym stole. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. A jeszcze jedno. Pamiętajmy, że każdy piekarnik jest inny. Jeśli byście zauważyli, że Wam się za bardzo przyrumieni ciastko, zmniejszcie po prostu piekarnik, temperaturę piekarnika. Do zobaczenia.